Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w kolejnej recenzji okrętu premium. I dzisiaj zajmiemy się włosko-francuskim okrętem. Dlaczego francuskim? Bo to jest Gepard, czyli tier 6, o ile się nie mylę, wrzucony na tier 7, tyle że jako premka włoska. Co się tu w tym okręcie zmienia? Szanowni Państwo, otóż mamy pociski ogniowo-burzące plus sapy, do tego mamy kroczący dym i dopałkę do silnika, która nam daje 20% więcej prędkości przez czas działania tej dopałki. I ogólny koncept gry tym okrętem to jest przede wszystkim YOLO, czyli styl gry identyczny jak YOLO Emilio, z tym, że tam mamy więcej torped o większej alfie, no fakt faktem to jest tier 9, tu mamy 7, ale wydaje mi się, że Emilio jest lepszy w tym robieniu tego YOLO niż to, dlatego tutaj mamy ten problem, że ciężko jest wyciągnąć z tego okrętu to, do czego został stworzony. Oczywiście można sobie pływać na daleko i próbować do przeciwnika plunkać, bo mamy tam jednak te obeczki, możemy coś tam z daleka sobie porobić. Zasięg bazowy artylerii to jest 12,7 km. Wykrywalność z powierzchni to jest 6,3, a nasze torpedy mają zasięg tylko 6 km. Także no, parametrowo wygląda to troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o kamo i torpedy, niż w przypadku Paolo Emilio. Ale tutaj mamy dopałkę do silnika, która działa dłużej, ale nie osiągamy aż takie prędkości. Może przez to, że sam okręt jest wolniejszy, bo Paolo Emilio osiąga w okolicach 50 nawet węzłów, jak się rozpędzi na tej dopałce. No i ten dym tam w połączeniu z dopałką plus takimi torpedami, które mają alfę tam 23 tysiące, naprawdę pozwala nam zrobić w tych bitwach całkiem dużo i YOLO, jak już robimy, jest przemyślane dobrze, to jest pewne, że ktoś będzie w porcie. Tutaj jak nas rzuci za wysoko, to już mamy ten problem, że może nie starczyć alfy z torped. A tutaj obrażenia z torped maksymalne to jest, szanowni Państwo, 14 800, niecałe 15 000. Tam mamy 24 niemalże, to jest ogromna różnica. No i wydaje mi się, że ten FR25 jest bardzo, ale to bardzo zależny od matchmakingu. Jeżeli rzuci nas na wyższe tiery, to raz, że są radary, dwa, że okręty mają więcej HP, także tych torped może po prostu nie wystarczyć. A możemy ich zrzucić tylko 6. I to się przeładowuje 80 sekund na torpedy. Zasięg krótki, także nie ma kto się za bardzo to rozwodzić nad prędkością torped i czasem reakcji, no bo jak jesteśmy na 6 km, czy nawet mniej, no to powinniśmy te torpedy wsadzić w kadłub przeciwnikowi bez problemu. Tak jak już wspomniałem, okręt jest bardzo mocno zależny od matchmakingu. Jeżeli rzuci za dużo okrętów, które mają hydro, które mają radary, no to już to YOLO będzie bardzo utrudnione. A ten okręt w zasadzie do tego miałby w większości swojego gameplayu służyć. Wtedy przechodzimy do trybu takiego artyleryjsko-zasięgowego i ten system mi się nie podoba, powiem wam szczerze. Paolo Emilio w tej roli sprawdza się lepiej, ale że jest to 7, no to z jednej strony to jest taki okręt ciekawostka, bo czegoś takiego na tierze 7 nie mamy, ale niestety to nie jest jednostka, na której możemy liczyć na takie stabilne wyniki, że co bitwę zrobimy przynajmniej jednego fraga, bo tutaj może się to nie udać. Jeżeli będzie hydro, będzie radar, będzie lotnia, będą inne deski, to mogą nas po prostu rozstrzelać, zanim zajmiemy odpowiednią pozycję do tego, żeby właśnie taki atak przeprowadzić, jak tu za chwilę zobaczycie. Mamy tutaj dosyć mocno osamotnione Colorado i to jest kolejny aspekt gry tym okrętem. Musimy bardzo mocno obserwować sytuację na mapie i starannie wybierać cele. To tak samo jak w przypadku Paolo Emilio, tyle że tam mamy większą szansę na to, że przynajmniej to jedno YOLO się uda. Tutaj no niestety musimy się liczyć z tym, że nawet jak zrobimy YOLO dobrze, no to właśnie tej alfy może nie starczyć, bo tutaj mamy chyba coś około 14 tysięcy na torpedę damage'u. A nie, przepraszam, czytałem wam przecież. Także musimy się liczyć z tym, że czasami się nie uda. Im bardziej osamotniony cel atakujemy, tym większa szansa na to, że ten atak się uda. To raz, a dwa, że przeżyjemy do kolejnego ataku. Bo zobaczcie, tutaj zdjąłem sobie Colorado. Nikogo w obecnej chwili nie ma tutaj w okolicy, że mógł mnie spotować i mnie ostrzeliwać. Także to jest najlepsza decyzja, jaką w tej bitwie podjąłem. Za chwilę podejmę trochę gorszą i zobaczycie, jak też, co prawda, ciągnąc ze sobą kogoś na dno, ale ginę. I to niestety będziecie mieli możliwość robienia takich akcji, ale tylko jak będziecie top tierem, ewentualnie jak będą same 7. Najlepiej bez lotni, najlepiej bez radarów i mniej okrętów z hydro, tym lepiej, no bo wiecie, że puszczone hydro
w sytuacji, kiedy my jesteśmy na dopałce ukryci w kroczącym dymie, nie widzimy nic, a przeciwnik może nas łoić. Także tu jest troszeczkę problem. I tak jak już wspomniałem, ten okręt to nie jest taka jednostka, że co bitwę zrobimy sobie tam porządny, fajny damage, jedno dobre jolo. Nie, jeżeli nam rzuci zły matchmaking, czyli takie okręty, które nam to taką robotę utrudnią, to będzie nam bardzo ciężko coś fajnego ugrać, bo to jest jednak okręt praktycznie z tieru 6 wyciągnięty. No i 5 pojedynczych dział, przeładowanie 6,6 sekundy, no niby coś tam można postrzelać, ale to nie jest proste. Okręt też jakoś fenomenalny, szybki nie jest. Zasięg, ok, mam tutaj tego włoskiego kapitana specjalnego, także ten zasięg mi się tu wydłuża do 13,7 po zdobyciu fraga. Ale ogólnie, jako ciekawostka, okręt można sobie sprawić, ale nie jest to taki okręt, który się w każdej bitwie odnajdzie. To jest niezwykle sytuacyjny towar i trzeba się z tym pogodzić, że nie zawsze zrobimy to, co chcemy zrobić, do czego ten okręt jest stworzony. Zobaczcie, idzie hydro i robi się trochę skucha, bo ja teraz widzę tego gotowskiego tylko dzięki temu, że wykrywalność po wystrzale z dymu jest na tyle duża, że ja go widzę. Nie mogę mu tutaj oddać. Zobaczcie, że te sapy wchodzą całkiem przyjaźnie. Tutaj weszło 5000, tutaj weszło ponad 4. W międzyczasie puszczam torpedy w Nagato i tutaj dokańczam sobie Kotowskiego. No niestety dużo tych okrętów się tu pojawiło w krótkim czasie. No i widzicie, że Kotowski mi zrobił sporą krzywdę. Gdyby nie on, to może zrobiłbym jolo na tego Nagato i potem popłynąłbym albo gonić Normandię, albo zrobić jeszcze może jakiś tam damage na innym okręcie. To jest głównie do pancerników, bo krążowniki niestety mogą być w większości wyposażone w hydro i to już niestety niweczy nasze plany, także musimy się z tym liczyć. No i Wam teraz zaprezentuję, jak jest ten okręt zbudowany, jeżeli chodzi o kapitana i ulepszenia. I przejdziemy sobie do oceny takiej ogólnej. Otóż podkreślam ponownie, musimy bardzo mocno orientować się w tym, jak sytuacja na mapie wygląda, gdzie można popłynąć, gdzie można zaatakować i skąd da się uciec. Także to nie jest okręt prosty, nie jest to samograj, wymaga analizy mapy. Jest po prostu trudny do grania, także no nie każdemu go polecam. Kapitan wygląda następująco i to jest kapitan, który też siedzi na Yolo Emilio w takiej konfiguracji. Mamy tutaj cichy sprinter, bo wiadomo, jak jesteśmy w dymie, no to dobre 8%, jak nas nie widać, a płyniemy szybciej do przeciwnika. No i oczywiście ekstra przeżywalności, kamuflaż, skrócenie czasu przeładowania, dłuższe działanie sprzętów eksploatacyjnych, żeby chociaż bliżej dopłynąć i dłużej mieć tą dopałkę aktywną. To mi się wydaje, że jest must have. Jeżeli chodzi o główną artylerię, to tu mamy 10% szansy na pożar. Można sobie coś tu pozmieniać i wziąć sobie na przykład eksperta w wyburzaniu. Wtedy można jeszcze ten 1% sobie urwać. Także widzicie, niecałe 15 tysięcy. Kamuflaż no wygląda lepiej niż na Paolo Emilio. Zaraz sobie tutaj porównajmy. Nie, to 9 jest Emilio. No i tutaj po wsadzeniu kapitana mamy 7,1, a torpedy mają 6, także no dosyć spora różnica. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tego FR-a, to trzeba się tu mocno zastanowić nad tym, czy taki okręt sobie warto sprawić. Jeżeli już chcecie, to kapitana bym proponował takiego. A tutaj damy takie na przykład, żeby szybciej ruszać z miejsca w razie potrzeby, zmniejszyć uszkodzenia, szanse na uszkodzenie naszych wyrzutni, bo to w zasadzie nasze główne źródło damage'u, kontrola, nie, ochrona maszynowni i tutaj modyfikacja uzbrojenia, żeby ponownie te artyleria i torpedy nam nie padały. I teraz tak, ocena końcowa, szanowni państwo, ja temu okrętowi dam 5. 5, bo jeżeli nam matchmaking dopisze, to naprawdę będziemy się super bawić i robić te devasty jeden za drugim, jeżeli tylko przeanalizujemy sytuację na mapie na tyle dobrze, żeby to taką sytuację sobie wyłuskać. Jeżeli taki matchmaking nam nie dopisze, to będzie tym okrętem bardzo ciężko grać. I będzie to w większości takich bitew, że ciężko będzie znaleźć kogoś, do kogo można zrobić takie podejście i wsadzić mu torpedy z bliska. Także myślę, że 5 za to, że naprawdę jak uda się ten okręt wykorzystać tak, jak jest do tego stworzony, to jest naprawdę banan na gębie, ale w większości przypadków będzie bardzo ciężko. Myślę, że 5 to jest maks, co jestem w stanie dać. Czy kupować? Jako ciekawostka warto mieć, ale na pewno nie będziecie zadowoleni z tego, że no takie sporadycznie pojawiają się właśnie bitwy, które dają wyciągnąć z tego okrętu wszystko. Także tyle w tym materiale ode mnie. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia i na razie.